Zgadzam się z tobą. Zaraz mu pokażemy, kto tutaj rządzi. Aczkolwiek. Nie wiem, tamten poziom mi nie daje spokoju. Wiecie co? Wróćmy się tam. Naprawdę. To. Ja wiem, macie tego dosyć, ale kurczę pieczone, no chcę to zrobić. No chcę tam wrócić. Przerwałeś przygodę. Dobra, to jest ten poziom. Ruszamy z powrotem. Nie, ja to muszę po prostu mieć. Ja to muszę zrobić na 100%. Bo ja niestety sobie wtedy nie wybaczę. Widzicie? To pominąłem tutaj. Tutaj nie byłem. No. To spowodowało, że nie mogłem zrobić tego poziomu na 100%. Jestem ciekaw, czy teraz będę mógł wrócić do portu, tak szczerze. Czy mi się gierka nie skraszuje? Proszę, żeby się nie skraszowała. Proszę, bo to już wtedy będzie naprawdę malutko nam zostanie. Dobra, nie skraszowała się. 95% mamy. Dobra, no to zanim polecimy na Huntera, to jeszcze kurcze pieczone wam trochę poprzedłużę. Przepraszam, że jestem taki wredny, ale. Ostatnie dwie minigierki trzeba zrobić. Tutaj za 300 i tą minigierkę, więc. Let's do this shit, jak to mawiają. Bonus wyścig. Pelikan ściga się z innymi na małej wyspie. Musisz wciskać na przemian przyciski ataku i akcji. Jeśli wciśniesz przycisk toczenia, pelikan wzniesie się w górę. Gotowy? Musisz wygrać wyścig. X i kółko, to jest coś jakbym kurde teraz pykał w tego, w Raymana dwójkę. I w tamte wyścigi, bo pamiętam, że coś takiego też miało miejsce, kurde, gdzie musieliśmy robić te zasrane wyścigi. Ale na szczęście tutaj mam dosyć szybkie i zgrabne palce, więc nie powinno tutaj się nic takiego wydarzyć. Dawaj, 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 dawaj. Dogonisz go. Dasz radę. A jak nie, to jeszcze raz. Przerwij. Albo nie. Przegrajmy to może już. Jeszcze raz to zrobimy. Na spokojnie. Na miejsca. Gotowi? Start! W ogóle śmieszna sprawa, że tutaj się ścigamy ze wszystkimi przeciwnikami z gierki, nie? Bo dosłownie mamy tego dziada z młotem, którego teraz trzeba będzie przegonić. Ale on speeda, kurde, ma, frajer. Dobra, niestety nie udało się, mam zbyt wolne palce. Za szybko się po prostu męczę, więc. Poszliśmy tutaj, zobaczymy co i jak. Mini baseball. Gra składa się z dwóch powtarzających się rund: ataku i obrony. W pierwszej rundzie Kao musi odbić kasztana najdalej jak potrafi. Musi mocno uderzyć swym ogonem, gdy gnom rzuci kasztana ze środka pola. Siłę uderzenia pokazuje pasek w dolnej części ekranu. Odbijasz naciskając przycisk ataku. Uderzenie będzie słabe, jeśli pasek będzie pusty lub zielony. Po uderzeniu KO biegnie przez bazy, zdobywając punkty. Każda baza to jeden punkt.
Rytmiczne naciskanie na przemian przycisków ataku i akcji spowoduje, że Kao będzie biegł szybciej. Runda kończy się, gdy kasztan dobiegnie do pierwszej bazy lub gdy Kao dotrze do ostatniej bazy, zdobywając 4 punkty. W drugiej rundzie zmieniacie strony. Teraz Kao się broni. Musisz rzucić kasztanem, tak aby gnom nie mógł go dobrze odbić. Siłę rzutu pokazuje pasek w dolnej części ekranu. Rzucasz, naciskając przycisk ataku. Jeśli rzucisz, gdy pasek... Au! Nie rozumiem kompletnie, na czym to polega. Niby słuchałem, ale kurczę pieczone, no... Ciężka sprawa, ciężka. Wciskam kółko X, ale to tylko w tym wypadku mogę. A czemu ja nie mogę atakować, w sensie czemu ja nie mogę polecieć przez bazę? Nie wiem, nie rozumiem tego, powiem wam szczerze, nie rozumiem. Niby wciskam, a jednak nie do końca chcę tutaj działać coś, nie wiem. Może ja mam coś z padem, albo ewentualnie, nie wiem, coś źle robię faktycznie. No chciałem między innymi wam pokazać, na czym... Chciałem wam mniej więcej pokazać, na czym polegają te minigierki. W sumie pokazałem wam wszystkie, więc... Let's go! Na Huntera. Zobaczymy, co teraz będzie na nas czekać. Śmierć! Zatopiłeś mój wspaniały statek! Po raz kolejny zniweczyłeś moje plany! Nie daruję ci tego! Tym razem dostaniesz! Wow! Ale groźby, gościu. W sumie to nawet nie muszę się o nic martwić, bo ja mam nieskończony bumerang. Zapomniałem o tym przecież. Ale też i zapomniałem, że trzeba coś takiego robić, czyli się po prostu bronić. No ale tak właśnie się prezentuje konfrontacja z Hunterem. Jak widzicie, musimy po prostu unikać jego ataków i przy okazji co jakiś czas go atakować właśnie w taki, a nie w inny sposób. I później będziemy mogli mu więcej HP zadać. Bo na razie to tak szczątkowo mu zabieramy HP. I przy okazji on co jakiś czas będzie rzucał bomby, które będą bombardować, Jezu, będą one niszczyć statek. Boss nie powinien być żadnym, nie wiem, challenge'em, bo jak byłem młody, to nie miałem z nim jakiegoś większego problemu. Może lekki miałem na początku, jak nie ogarniałem fizyki gry, ale teraz, proszę was, to jest easy boss. Co to tam było?
Czy ja usłyszałem hurry up ten call? No ale przy okazji co jakiś czas go tutaj właśnie w taki sposób atakuje, żeby nie było. Bez hitu, ty coś po angielsku. Dawaj, dawaj, chodno tu, Hunter. To był właśnie Kangurek KO 2, albo KO Challengers, tym razem grane z PSP i to jest definitywna wersja Kangurka KO. Nie mam tutaj nic więcej do dodania, tak właśnie się prezentował ostatni boss. Serio, to jest jeszcze prostsza konfrontacja niż to, co mieliśmy w KO 1. No dobra, może przesadzam, trochę trudniejsze niż w KO 1, aczkolwiek jest tak samo łatwy. Tyle mogę powiedzieć, bo jest bardziej, wiecie, rozbudowany, wiecie o co mi chodzi. Dobra, przejdźmy do podsumowania. Jeżeli chodzi o grafikę w tej gierce, uważam, że mimo co gierka bardzo ładnie wygląda jak na wersję PSP, wiadomo, z małoludkimi deficytami graficznymi, aczkolwiek nie można mieć wszystkiego w tym wypadku. Fabuła tej gierki jest naprawdę bardzo fajna. Jest na pewno 100 razy lepsza niż fabuła w KO 1, o ile można to, co było w KO 1 nazwać jakąkolwiek fabułą. Polski dubbing oczywiście jest jak najbardziej cool, uważam, że jeden z lepszych, jak nie najlepszych, chociaż najlepszy to jest z Raymana 3. Nie ma tutaj co jakby... Nie ma co tutaj w żadnym wypadku porównywać. I co? Co mogę tu więcej powiedzieć? Rekomenduję wam zagranie w KO Challengers po polsku w wersji PSP. I cóż... To by było na tyle z mojej strony. Pokazałem wam praktycznie wszystko w tej gierce. Co prawda nie wszystkie rundy bonusowe udało mi się zaliczyć, ale przynajmniej je pokazałem, co już kwalifikuje się, że pokazałem praktycznie wszystko. Pamiętam, że jak robiłem kiedyś 100% wersji PC-towej, to była jedna runda bonusowa, która w ogóle nie działała. I jak się wchodziło, to praktycznie ekran gasł i nic się nie działo, więc tutaj przy okazji dostaliśmy coś nowego, bo wydaje mi się, że baseball w zasadzie się nie pojawił w wersji PC-towej, przynajmniej tak mi się wydaje. No cóż, udało nam się ukończyć. To jest pierwszy let's play roku 2021 i pierwszy let's play w styczniu, aczkolwiek został ukończony jako drugi let's play, dlatego że przed ukończeniem tego let's playa jeszcze skończyliśmy sobie Kaczora Donalda. Naprawdę, podobało mi się prowadzenie tego let's playa. Jak widzicie, Hunter sobie tutaj płacze, no niestety, no nie można mieć wszystkiego. Hunter, chciałeś podbić świat, no nie wyszło ci po raz drugi. No zaraz przyjdę. No przyjdę, zaraz się przywitać. Dobra, zobaczmy ile mamy procent gry. 100%, jest! Mamy to. Dobra, ja już więcej nic od siebie nie dodam. To by było na tyle już z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się let's play podobał, że w sposób ciekawy i informatywny był on prowadzony. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się podobała seria KO Challengers na moim kanale. Czy podobała wam się bardziej niż moje pierwotny let's play z Kangurka KO 2 z 2018? Czy jednak podobała wam się bardziej wersja z 2018, a to była kupa z Kleksem? Ale szczerze chcę takiej szczerej opinii. Co wam się podobało, co wam się nie podobało? Więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawiane w opisie.
A my widzimy się w kolejnych seriach na moim kanale. Na Let's Playach i nie tylko. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!